A teraz prawdziwe legendy w naszym programie. Tak, legendy, szanowni państwo, dlatego że ja wychowałam się na muzyce tego zespołu i tak naprawdę to można powiedzieć, że wiele utworów do dzisiaj ze mną jest w wielu sytuacjach życiowych. A państwa i moim gościem jest Krzysztof Jaryczewski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Oraz Michał Grzesiek, publicysta, dziennikarz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. A będziemy rozmawiać o, no tak, o tych legendach polskiej muzyki. Oddział zamknięty, napiętnowani marzeniami. To najnowsza książka właśnie pana Michała. Będziemy rozmawiać o tej książce i będziemy rozmawiać również o płycie Lila Róż, Jary Oddział Zamknięty. No, kto nie zna pana Krzysztofa? Ja myślę, że nie ma takiej osoby, która nas teraz ogląda i nie zna pana Krzysztofa. Bo ja pan... nie znam. Ja bardzo, bardzo siebie znam. Słabo. Panowie, to tak na dobry początek posłuchajmy pewnego utworu. To oczywiście utwór pochodzący z najnowszej płyty i o tej najnowszej płycie już za chwilę. Na początek zapytam pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, ponad 40 lat na scenie, ponad 40 lat tej wielkiej kariery. No, nie da się opisać, rozumiem, w jednym zdaniu, ale gdybym pan miał tak powiedzieć, podsumować też ten czas, to był czas dobry, czas niepokornego serca. Jak pan by miał siebie też opisać przez te 40 lat? To tak jak w życiu. Było bardzo różnie. I kwadratowo, i podłużnie. Były wzloty, upadki. Było wesoło, było dramatycznie. Było smutno czasami i przerażająco. Ale było też szczęśliwie, rock'n'rollowo. I dużo miłości się pojawiało momentami. Więc było bardzo różnie. To różnie, to też na pewno właśnie różne sytuacje życiowe i też historia oddziału zamkniętego i to, jak potoczyły się wasze losy. Dzisiaj wszyscy jesteście przyjaciółmi, rozmawiacie ze sobą. Jak to jest z tymi relacjami tak wielu osób i tak ważnego, legendarnego zespołu, który w jakimś momencie gdzieś tam chyba te drogi się rozeszły? Wszystkie osoby, tak, z którymi miałem do czynienia, w zespole i nie tylko, w ogóle w mojej drodze w życiu, są dla mnie ważne. Każda z tych osób zostawiła jakieś piętno na moim życiu. To nieraz z tymi osobami jestem dzisiaj bliżej, z innymi trochę nie, ale każde są ważne, wszystkie są ważne osoby. Pan Michał Grzesiek podjął się tego zadania i teraz pytanie do pana, no, napisać książkę o oddziale zamkniętym.
No to powiem szczerze, gratuluję odwagi, bo to jest na pewno ogromna historia, ale też i odwaga. To wszystko jakoś ująć, te 40 lat, co było najtrudniejsze? Znaczy powiem tak, jak dostałem propozycję od Zbyszka Bieniaka, potem Krzyśka Jaryczewskiego napisania tej biografii, byłem szczęśliwy, zaszczycony. Nie miałem jeszcze świadomości tego, jak jestem odważny. Im bardziej potem brnąłem w tę historię, to się o tym przekonywałem, bo miałem czasami wrażenie, że piszę kilka biografii jednocześnie. Bo ten zespół, no, mamy tu historię wielopłaszczyznową, mnóstwo składów, mnóstwo oblicz stylistycznych, nawet zmiany lidera przecież, jak w połowie lat 80. Krzysiek stracił głos i się rozstał z zespołem, prawda? Także no, na pewno był to akt odwagi, ale o tym przekonywałem się z czasem. Im było bliżej końca prac nad książką, tym bardziej to widziałem. Natomiast no, nie traktowałem tego na zasadzie takiego podejścia profesjonalnego, kalkulującego wszystko pisarza, bo to było spełnienie też moich jakichś dziecięcych marzeń, bo jak byłem małym, kilkuletnim dzieciakiem, to plakaty oddziału zamkniętego wisiały na mojej ścianie nad biurkiem i no, co tu dużo mówić, czasami przeszkadzały mi w nauce. No tak, bo ta muzyka na pewno też towarzyszyła, a muzyka to są brzmienia, które... Ja sobie myślę tak, jak idę do jakiejś knajpy z muzyką, szczególnie która nazywa się, że jest restauracją z muzyką rockową, to wtedy chcę słuchać między innymi właśnie tych utworów i chcę wtedy słuchać pana Krzysztofa Jarego Jaryczewskiego. I to są bardzo takie teksty, no właśnie, teksty i cała muzyka mówiące o po prostu życiu, tym najzwyklejszym, tym bardzo trudnym. Natomiast zdarza się tak, że jeszcze dzisiaj przychodzą do pana, panie Krzysztofie, fani, ludzie i mówią, no zróbmy sobie zdjęcie, panie Krzysztofie, ja się wychowałem, razem z panem dorastałem. No to się zdarza po każdym koncercie praktycznie. Ostatnio ze względu na pandemię, no, tych koncertów jest mniej trochę, a nawet bardzo dużo mniej, ale są i tak jest do dzisiaj. Ja miałem takie w ostatnie wakacje, miałem niesamowite takie doznanie, jakieś déjà vu. Graliśmy na zamku w Chobieni, to jest na Dolnym Śląsku, i tam pod sceną przy barierkach stały takie dzieciaki 14-13-letnie, jakbym się cofnął do lat 80. po prostu. Więc były 3 albo 4 pokolenia tych, którzy słuchali tej naszej muzyki. Więc to bardzo było takie miłe, ale jak popatrzyłem na te dzieci pod sceną, no to miałem takie... Ale ja jeszcze... Kiedy to minęło, słuchajcie, prawda? Słuchajcie, my to jeszcze jesteśmy jeszcze jesteśmy dziećmi, przedszkolakami. Weterani są prawdziwi, tacy jak Rolling Stones na przykład, no to tam już jest jazda bez trzymanki. No właśnie, panie Krzysztofie, ten rok, on dodaje lat czy odmładza, pan by powiedział? Bo wspomniał pan o tych weteranach, no to też legendy, prawda? I oni cały czas energia. Pan czuje się młodszy przez to, że to właśnie ta muzyka, ten rodzaj muzyki jest z panem? Oczywiście i to ta scena to jest część mojego życia. Odkąd pamiętam, byłem związany jakoś ze sceną. No, w przedszkolu już występowałem na jakichś akademiach. Recytowałem, śpiewałem, recytowałem wierszyki. Także ta scena jest ze mną związana i ona mi dodaje, bo to jest zawsze adrenalina, zawsze jakaś trema, więc to dodaje energii. To jest niesamowite, no, po prostu. jak to przedłuża młodość, no, może tak. No właśnie, a tej młodości, oj, chcielibyśmy, żeby ona z nami została. Panie Michale, jakie tajemnice odkrył pan podczas pisania tej biografii? Czego my się dowiemy? Czego też czytelnik dowie się z książki Oddział Zamknięty? Napiętnowani marzeniami. No tytuł też bardzo charakterystyczny. Tak, no tytuł aż się prosił, żeby dać taki, a nie inny. No, czego się dowiemy? No nie będę spoilerował własnej książki. No na pewno jest tam sporo o relacjach międzyludzkich między muzykami oddziału,
odkrywamy troszeczkę, no sporo myślę tajemnic związanych z tym, jak zespół mega gwiazda polskiego rocka, jaką Oddział Zamknięty w latach 80. był, funkcjonował w czasie komuny. Sprzedając naprawdę no, setki tysięcy płyt, muzyków nie było stać na godziwe życie. Jary mi kiedyś mówił, że na oddziale zamkniętym zarabiali wszyscy poza samym oddziałem zamkniętym. Myślę, że było w tym dużo racji. Także generalnie no, można powiedzieć, że zespół będąc u szczytu sławy no, nie cieszył się takim statusem, przynajmniej pod względem materialnym, jaki powinien. Czemu winien był właśnie ten chory system, jaki jeszcze mieliśmy w latach 80. Później się zaczęło to stopniowo normalizować. Natomiast co do reszty, nie będę zdradzał, mówiąc krótko, zapraszam do lektury. Jest ostra jazda bez trzymanki na pewno, no, ale taki ten zespół był. Taki znaczy, ten zespół znaczy... był, a teraz pytanie, jaki jest teraz? No właśnie, bo to też jest jakby kontynuacja. Pan zdecydował się, panie Krzysztofie, na kontynuację też, jeśli chodzi o nazwę. Tworzy pan ten sam rodzaj muzyki. Czy to jest kontynuacja oddziału zamkniętego na tej właśnie płycie Lila Róż? To jest kontynuacja tego oddziału za moich czasów. Czyli tego pierwszego, z pierwszych dwóch płyt. Ja to tak widzę pewną ciągłość. Ale powiem jeszcze na temat książki trochę. Myślę, że bardzo, bardzo dobrą metodę zastosował Michał. Zastosowałeś, dlatego że są przedstawione różne punkty widzenia. To nie jest opowieść jedna objawiona, to znaczy jedna prawda jakaś, bo każdy... To tyle lat minęło i każdy inaczej trochę pamięta tą przeszłość, zwłaszcza o której wspomniałeś, Michał, za komuny, jak to się działo i początki oddziału i te różne historie. I dlatego to jest, myślę, duża wartość, że też jest pokazane, jaka pamięć jest nieobiektywna, bo każdy inaczej troszeczkę pamięta. I to jest taka wartość dodana, moim zdaniem, tej książki. Ale też trzeba dodać, ale to ja na chwilę pozwolę sobie też przerwać, dlatego że ja czasów komuny nie znam, natomiast mi opowiadali moi rodzice na przykład, że bardzo często to muzyka pomagała też gdzieś tam w środku odnajdywać taką siłę wewnętrzną, że ona pomagała przetrwać też ten bardzo trudny czas. Panie Michale, pan spotkał się też z takimi opiniami na przykład osób, z którymi też pan rozmawiał po drodze pisania tej książki? Dokładnie tak. No, muzyka była traktowana przez władze ówczesne jako pewien wentyl bezpieczeństwa. Myślę, że władze doszły do wniosku, że niech młodzież gdzieś tam zrzuca te nadwyżki energii na koncertach rockowych, niż miałaby tam, nie wiem, wychodzić na ulicę, prawda, i protestować przeciwko tamtej władzy. I dlatego no, mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju cichym przyzwoleniem władz, co nie znaczy, że no, panowie uniknęli kłopotów z cenzurą. Jest głośna historia choćby słynnej Gandzi, gdzie muzycy musieli tam spacerować, odwiedzać regularnie urząd na Mysiej i gęsto tłumaczyć się z tego, o czym jest ta piosenka. Także zresztą to ja zapytam pana Krzysztofa, to jak to było z tą, no właśnie, jak to było z tym utworem? Po prostu nam powiedzieli, że nie może być żadna Gandzia, bo ktoś tam doniósł, że to jest narkotyk, że chodzi o marihuanę. Więc musieliśmy zmienić na Andzie, bo inaczej by się płyta nie ukazała. Ja tam byłem, nie byłem częstym gościem na Mysiej, ale byłem dwa razy. A był pan bardziej niepokorny czy niegrzeczny? Czy można to jedno z drugim połączyć według pana oceny? To zależy od mojego nastroju związanego ze spożyciem różnych środków psychoaktywnych. Jak było ich więcej, to byłem bardzo niepokorny. A są momenty, to a propos tych różnych sytuacji, są momenty, których pan żałuje podczas tej kariery? Nie, niczego dzisiaj nie żałuję. Mam to przepracowane. Uważam, że wszystko było potrzebne w moim życiu w ogóle, a było momentami naprawdę dramatycznie. Wszystko czemuś służy. Ja to tak widzę, nawet najbardziej przykre jakieś zdarzenia. Czegoś nas uczą, coś nam pokazują, więc ja staram się tak podchodzić. Zawsze zresztą podchodziłem do życia w ten sposób, że widziałem tą szklankę do połowy
do połowy pełną, a nie pustą. Taką mam naturę, ale też dzięki swojej pracy nad sobą, jak wychodziłem z różnych uzależnień, to myślę, to mi trochę pozmieniało też optykę i inaczej przestawiło horyzont. I tu postawmy na razie przecinek. Na tej płycie znajduje się kilkanaście utworów. Które z tych utworów jest pana ulubionym, gdyby pan miał powiedzieć? Które najwięcej porusza emocji? Dla mnie moim faworytem jest utwór Złość na tej płycie. I myślę, że to jest bardzo taki ten tekst aktualny, gdyż no, w dobie pandemii, w dobie trudności różnych, to co się dzieje na świecie, w Polsce, i ogólnie w życiu wielu ludzi, myślę, że powoduje frustrację. A objawem takiej frustracji jest często właśnie złość. Powoduje takie wyobcowanie. No, te uczucia, myślę, dzisiaj nie są obce każdemu człowiekowi. One są bliskie, w różnym stopniu oczywiście. Więc moim faworytem jest złość również pod kątem muzycznym, bo tam się sporo dzieje, jest taki, to jest jakbym to powiedział, na tą chwilę, bo ja mam różne etapy muzyczne w życiu, ale na tą chwilę to jest esencja takiej mojej twórczości, a może tak. Panowie, jeszcze jedno pytanie do pana Michała. W którym momencie kończy się ta książka? Niech pan chociaż nam to zdradzi. Czy pan myśli, że to jest jeszcze za mało, że jeszcze jednak za mało zostało napisane, że przecież te ponad 40 lat to nie da się opisać po prostu w jednej lekturze? Oczywiście, powiem tak, że to jest niemożliwe, bym powiedział wręcz. Myślę, że nawet jakby książka miała dwukrotnie większą objętość, to też temat nie zostałby wyczerpany. Dlatego ja odszedłem od takiej konwencji typowej biografii, oszczędziłem czytelnikom jakichś statystyk, zestawień. Bardziej podszedłem do tego na zasadzie opowieści o oddziale zamkniętym. Choćby, nie wiem, analiza każdej zmiany personalnej no, byłaby pozbawiona sensu i spowodowałaby bałagan w całym tekście. Natomiast no, było kilka momentów trudnych, jak chociażby no, odmowa współpracy przez Wojtka Pogorzelskiego, który no, coś tam jakoś, nie wiem, czy uznał mnie za swojego wroga tylko dlatego, że jestem w bliskich relacjach z Krzyśkiem. Na pewno było to trudne dla mnie, natomiast nie znaczy to, że Wojtek został oczywiście pominięty. Zresztą uważam, że jest tam przedstawiony w całkiem korzystnym świetle, wbrew jego obawom. Natomiast no, oddział zamknięty jest tematem, którego wyczerpać się nie da. Więc myślę, że tak jak mówię, nawet jakby książka miała, nie wiem, 800, 1000 stron, to i tak znalazłoby się coś, co jeszcze można byłoby do niej dopisać. Bardziej mi chodziło o to, żeby umieścić to w takiej zwartej, konkretnej formie, żeby to nie było przegadane. I na ten... Ale jeżeli mogę dodać, to wiem o tym, że to nie jest ostatnie słowo Michała na temat tamtych czasów. Na pewno nie. Dobrze, panowie, to jeszcze z takich informacji, które mogą być niepotwierdzone, ale może pan Krzysztof nam potwierdzi. Książka to też nie ostatnie słowo o historii legendy polskiej sceny muzycznej. Natomiast film, ma powstać film z tego, co też my tutaj wiemy. Kiedy i jakie tajemnice odkryje ten film, panie Krzysztofie? No tak, no już jest na etapie, już jest po castingu, przygotowane są już, storyboard chyba jest zrobiony, dokładnie nie wiem, wiem, że produkcja rusza w tym roku, już taka konkretna, cały development został już przeprowadzony, więc myślę, że to jest na bardzo poważnym etapie, no i jestem trochę związany no, taką umową ustną, żeby za dużo nie zdradzać na ten temat, bo to jeszcze różnie może się wydarzyć, ale to będzie film o mojej jakby optyce związanej z tamtymi czasami. A wiemy, kto będzie odgrywał pana rolę? Pana no postać? Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Dobrze, to niech pan nie zdradza. Będziemy czekać w ogromnej niecierpliwości w takim razie. Zastanawiam się, szczerze przyznaję, że zastanawiam się, czego życzyć muzykowi z takim doświadczeniem, z takiej legendy. I
chyba nie mam dobrych życzeń. Poza tym, że po prostu życzę zdrowia i kontaktu ze słuchaczami, z odbiorcami, żeby te relacje też wróciły do normalności na koncertach, żebyśmy do tego mogli wrócić. No i zdrowia. No i tych kolejnych 40 lat na scenie. Bardzo dziękuję. A ja życzę nam, żebyśmy się spotkali właśnie na koncercie. Żebyśmy się właśnie spotkali wszyscy razem. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Krzysztof Jary Jaryczewski oraz Michał Grzesiek, publicysta, autor książki Oddział Zamknięty, a ja jeszcze na koniec państwu pokazuję Oddział Zamknięty, Napiętnowani Marzeniami i płyta Lila Róż, Jary, Oddział Zamknięty. Również to taka propozycja na przykład na nadchodzącą wiosnę. Do niej jeszcze daleko, ale już można szukać dobrych pozycji muzycznych. Do zobaczenia. Do widzenia. Pozdrawiam serdecznie. A już za chwilę na naszej antenie rozmowy o gospodarce. Do zobaczenia za kilka chwil.